Teraz przekażę głos Annie Karaszewskiej z Kongresu Kobiet i Komitetu Ratujmy Kobiety. I chyba tutaj jest też dużo do powiedzenia o atakach na osoby zbierające podpisy. Dziękuję. Może dwa słowa na początku o samej inicjatywie i komitecie. Komitet Ratujmy Kobiety został powołany po to, żeby zebrać podpisy pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie. W związku z tym marszałek zarejestrował ten komitet 4 sierpnia i komitet działa na mocy ustawy o wykonaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Walczymy o pełnię praw reprodukcyjnych, o edukację seksualną, prawo do nowoczesnej, bezpłatnej antykoncepcji. Domagamy się regulacji klauzuli sumienia. Domagamy się tego, żeby kobiety w Polsce mogły legalnie przerywać ciążę do 12 tygodnia. I powiem więcej, to nie jest walka tylko o prawa reprodukcyjne, ale to jest walka tak naprawdę o podstawowe, fundamentalne wartości, jakimi są godność, wolność, prawa do samostanowienia, decydowania o własnym zdrowiu, życiu, własnej rodzinie. I musimy pamiętać, że prawa człowieka czy prawa kobiet wydają się czymś oczywistym i uniwersalnym, natomiast widzimy, że wtedy, kiedy kraj opanowują fundamentaliści czy prawica, te prawa są po prostu brutalnie łamane i ograniczane. I dlatego w tych atakach, które pojawiają się ze strony przedstawicieli PiS-u, my wyraźnie mówimy, że prawa kobiet, prawa człowieka są ponad wszelkimi ideologiami i próba deprecjonowania walki obywateli, obywatelek o respektowanie tych praw jest po prostu bezpodstawna. I teraz przechodząc do odpowiedzi na twoje pytanie. Komitet działa po raz drugi. My w ubiegłym roku również walczyłyśmy o przyjęcie przez Sejm ustawy. Projekt ustawy został odrzucony po pierwszym czytaniu. W tej chwili po raz drugi zarejestrowaliśmy Komitet Ratujmy Kobiety 2017. W całym kraju wolontariuszki, wolontariusze społecznie zbierają 100 tysięcy podpisów, bo to jest ten wymóg formalny, minimalny, żeby złożyć projekt ustawy do Sejmu. Mamy na to 90 dni, kończymy w październiku. To jest wysiłek ponad 100 organizacji, które biorą w tym udział, między innymi Obywatele RP, OSA, KOT wspierają nas i czynnie uczestniczą w zbieraniu podpisów. To, co widzimy, to narastająca fala ataków na wolontariuszy, wolontariuszki zbierających podpisy. To są ataki słowne, to jest ubliżanie, to jest próba poniżania wolontariuszy, wolontariuszek. To są też ataki fizyczne, dlatego że w Lublinie mieliśmy incydent, kiedy przedstawiciele partii Razem zostali obrażeni, a potem jeden z nich został pobity przez jakby zwykłych obywateli, którzy w tym czasie przychodzili gdzieś w pobliżu zbiórki podpisów. To jest również notoryczna próba zniszczenia, znaczy utrudnienia zbierania podpisów i też darcie list. I my, widząc, że ta fala ataków jest zdecydowanie bardziej intensywna niż w ubiegłym roku, nie tylko interweniujemy w tych miejscach lokalnie, gdzie to prawo jest łamane, rozmawiając z policją, ale mieliśmy też konferencję przed Komendą Główną Policji w Warszawie i złożyliśmy petycję do Komendanta Głównego, prosząc o to, żeby jednak policja w Polsce dostała instrukcję, że obywatele i obywatelki, wolontariusze, wolontariuszki, którzy zbierają podpisy, wymagają ochrony prawnej. To nie jest tylko kodeks karny, który reguluje tego typu napaści fizyczne czy inne ataki, ale jakby utrudnianie wykonania inicjatywy ustawodawczej przez obywateli jest regulowane prawem kary nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Policjanci bardzo często jest tak, że nie mają świadomości tego i jakby nie rozumieją, dlaczego nasi wolontariusze i wolontariuszki interweniują w tej sprawie. Stąd konferencja.
próbowaliśmy porównać, jaki jest wzrost intensywności tych ataków. I ja powiem tak, liczba ataków tygodniowa na wolontariuszy i wolontariuszki w całej Polsce odpowiada liczbie ataków, która miała miejsce w ubiegłym roku na przestrzeni 3 miesięcy, czyli całej zbiórki podpisów. Ja mogę powiedzieć tylko tak, że to, co też ludzie mówią, bo to są zwykli ludzie, to nie są przedstawiciele, tak myślę, Ordo Iuris. I widzimy wyraźne przyzwolenie i taką rosnącą agresję, przyzwolenie na tą agresję właśnie ze strony przedstawicieli partii rządzącej. To znaczy, to jest to, o czym też pan mówił. Mówienie o nas lewacy, właśnie próba deprecjonowania tego, że walczymy o te podstawowe wartości świata cywilizowanego i prawa człowieka, które, o ile pamiętam, minister Ziobro powiedział, że to prawa człowieka to jest jakaś śmieszna, niepoważna sprawa, więc nie należy się tym przejmować. I to ewidentnie daje przyzwolenie, ludzie czują, że mają przyzwolenie do tego, żeby po pierwsze atakować nas, a po drugie często używają właśnie tego języka, który słyszą w takim przekazie publicznym, no właśnie nie rozumiejąc tego, że prawa człowieka, prawa kobiet są ponad wszelkimi ideologiami. Nasi prelegenci, prelegentki opisali w konkretny sposób, w jaki sposób wygląda naruszanie praw działaczy, działaczek. A teraz zastanówmy się razem, w jaki sposób możemy temu przeciwdziałać. Pozwolicie państwo, ja reprezentuję w tym panelu taką szczególną perspektywę walki o prawa kobiet. Ona jest bardzo ważna, dlatego że elementem ideologii prawicowej i fundamentalistycznej jest po prostu łamanie praw kobiet i ograniczenie tych praw kobiet. A dlaczego o tym mówię? Może zacznę od właśnie takiej, w moim odczuciu, bardzo ważnej sprawy, o której pan też powiedział, czyli tej solidarności, wsparciu i współpracy. Jak patrzę na taką naszą wspólną walkę o demokrację, te cywilizowane wartości na różnych frontach, to zaryzykuję tezę, nie wiem, czy panowie się tutaj ze mną zgodzicie, że w tej walce przeważają kobiety. Albo jeżeli się nie zgodzicie, to widać ogromne zaangażowanie kobiet w walce o demokrację. A ja chcę powiedzieć bardzo otwarcie, demokracja dla kobiet w Polsce nie była łaskawa, dlatego że bardzo często prawa kobiet były, mówiąc brutalnie, sprzedawane w imię jakiegoś interesu politycznego. Trybunał Konstytucyjny w 2015 roku, przypomnę państwu, uznał, że lekarze mają prawo powoływania się na klauzulę sumienia bez ograniczeń. Ale pomimo tego, że w tym demokratycznym państwie prawa kobiet nie były w Polsce respektowane, to my nigdy się na tą demokrację nie obraziłyśmy. Tylko wspólnie walczymy właśnie o te podstawowe wartości i dlatego tak ważne jest to, że możemy liczyć na wsparcie wielu organizacji, które tu siedzą. Obywateli RP od ubiegłego roku, czy KOD-u i innych organizacji. Ale ponieważ siedzą też partie opozycyjne, to wydaje mi się, że jesteśmy w bardzo szczególnej sytuacji. Właśnie tak jak powiedziałam w pierwszej wypowiedzi, kraju, który jest opanowany przez prawicę i fundamentalistów. I ja dlatego spodziewałabym się, że na przykład posłowie i posłanki opozycyjnych partii będą wspierali projekty obywatelskie, które wnosimy. Nasz projekt Ratujmy Kobiety nie jest niczym wyjątkowym czy radykalnym, bo my po prostu domagamy się tego, żeby kobiety w Polsce miały takie same prawa jak obywatelki krajów zachodniej Europy. Natomiast, jak państwo wiecie, opozycyjne partie nie wsparły naszego projektu. Więc ta solidarność i współpraca, wydaje mi się, jest czymś szczególnie ważnym. Druga rzecz, o której chcę powiedzieć, to to, że dzisiaj widzimy wyraźnie, że jedynym gwarantem ochrony praw człowieka i praw kobiet jest Unia Europejska, która może też nie jest idealna, ale tak jest. A dzisiaj członkostwo w Unii jest nie tylko deprecjonowane przez władzę, ale też jest zagrożone. A ono jest nam, zwłaszcza myślę kobietom, niezwykle potrzebne, dlatego że właśnie Unia jest
potrzebnym gwarantem do tego, żeby prawa kobiet, prawa człowieka były respektowane. I wydaje mi się, że dzisiaj naszym wspólnym obowiązkiem jest nie tylko walka o te podstawowe wartości, demokrację, praworządność, prawa kobiet, ale czeka nas walka o pozostanie Polski w Unii Europejskiej. I ostatnia kwestia, która się z tym wiąże, ja bym oczekiwałabym, żeby nasi przedstawiciele i przedstawicielki w instytucjach unijnych, w tym w Europarlamencie, również dołożyli wszelkich starań, żeby w ramach debaty w parlamencie czy w komisji na temat łamania praworządności w Polsce mówiono również o łamaniu, brutalnym łamaniu praw kobiet i praw człowieka. To jest dla nas bardzo ważne, żeby również Unia wykazała się tutaj solidarnością i po prostu o tym mówiła, bo dzisiaj tego głosu brakuje. I to tyle. Dzięki.